Krzysiu zaraz da i będzie. No teraz jeszcze muszę kurwa auto kupić. Muszę auto kupić. Tysiąca będzie dzisiaj. Ja wpisałem, chwilę. Co? Nie pisałem jak jeszcze raz imię, nazwisko? Bo tak kurwa. Ja wypisałem już. Ale wiem, tak to stale się spierdolił trochę. Dobra. Czyli mam rozumieć, że przyjęto jest mandat, tak? Ty czekaj, kojarzy mi się twoja twarz. Pan się odpowiedzi, nie wiem, czy dobrze. Ja poczekam przy radiowozie, bo pan mnie chyba oszukał. Dobra, to pan podpisze. Przegnam jak króciutko z interwencją. Może pan już odjechać. Pan podpisze mandat. Do widzenia. Zawsze pan dobry. Dzień dobry, pan mnie oszukał. W jaki sposób? Zgłosiłem u pana tatuatora, gwałciciela, manipulatora. I miał pan go znaleźć. Zgłosiłem tatuatora, manipulatora, gwałciciela. U mnie? No. No. I miał pan go znaleźć i on mi zrobił tatuaż i mi zniknął. A kiedy było? Gdzie pan miał ten tatuaż? Na szyi. Tu. Na szyi pan miał, tutaj, tak? A jak to był tatuaż? Kiedy pan to zgłaszał? Zgłaszałem to 4 dni temu, a to był tatuaż o imieniu i moje imię było. A, czyli Pet. No, Pet. Proszę pana. Myślałem. Widzieliśmy się już na komendzie, ale opowiadał pan mi o tym, że żona panu ukradła, czy tam jakaś dziewczyna. Dziewczyna, ale to szmata była, już ją znalazłem. Wsadziła sobie głowę do pralki i teraz jest na wirowaniu. Słyszałeś coś, Lukas? Bo ja nie słyszałem nic. No właśnie tak... Ja nic nie mówiłem przecież, nie? Ale tu wiatr wieje, matko jedyna. Ale zimno. Panowie, słuchajcie... Zrobimy tak, ja nie żywię urazy, jeśli chodzi o tego tatuatora, manipulatora, gwałciciela. Ale na zgłoszenia nie przyjeżdżacie. Ja już chciałem do urzędu powiedzieć, że podatków na was nie będę płacił. Jakiego? Jakie wezwanie? Nie mieliśmy żadnego wezwania. No teraz nie, ale wczoraj jak mi w dupę łady wjechali, proszę pana, 3 osoby były pobite, w wypadku ucierpiały. No to niedobrze, bo mnie nie było wczoraj, wie pan? Mnie wczoraj nie było do tego. Ale zobaczmy, czy dojdzie do pana teraz, uwaga, i już zgłaszamy na policję. Momencik, cyk, tu telefonikiem. No i tak. Całą drogą eleganckie pan ma spodnie, proszę pana. O, bardzo dziękuję, chwilę temu kupiłem. Doszło zgłoszenie? Doszło zgłoszenie. Oczywiście. No, a wczoraj nie doszło. No, może, bo wie pan co? Wczoraj nasza sekretarka 00, nie? No? Miał urodziny, nie? To może wie pan coś tam tego upodpiła. No to sobie. Było objawem. A może jeszcze nie nadrabiała aż tak tych zgłoszeń, nie? Aha, no. I ona nadrabia od wczoraj teraz, tak? Ty wczoraj czy dzisiaj? Dobra, tak. To nie ma problemu, jak to świnia przyjmuje, to one się czasami zatną, trzeba przyjebać. No, albo zaśnie. No. No, a też jak się nie wyrucha, to chodzi wkurwiona. Dobra, wszystko rozumiem. Miłego dnia. Ano wzajemnie. Elo! Kurwa, ale te spodnie ciasne. Ty! Kurwa, chłopaki, siemaneczko! No, zaczekaj se, kurwa, spodnie lajsnęłem za wczorajszy sianko. Ty, zaraz widzimy się w garażu, kurwa, zaraz przyjadę. To się kurwa napij, przecież siano ma. Ale nie mam, muszę kupić. Pan mu da jakąś wodę, jakiś izotonik, powerate, kurde, czy inne. Muszę za Stefa pieniądze, dobra? No przecież, że za moja, za kogo ty chciałeś kurwa kupować, jak ty nie masz rodziny? Swoich nie mam. Ty kurwa, spodnie ciasne, ale zobaczcie kurwa jak ja w dziś wyglądam, cyk.
No jak milion złotych. No ketę se kupiłem za 100 tysięcy normalnie baksów se kupiłem ketę. I to nie jest tombak. Kurwa, kupiłem zdrabkę. Ja pierdolę, jesteś hazardzistą? Spróbujemy. No i mów co wygrałeś. No i co? No kurwa, straciłem 250. Ja pierdolę, to nie ty straciłeś kurwa, tylko ja. Dobra, jedziemy ten. Jedźcie do chaty, ja auto dzisiaj kupuję. Dobra. Kupię sobie auto, będziesz się kurwa wozić. Dobra, ten, to u was, nie, przyjedźcie do mnie na chatę. Dobrze, dobrze, szybciak. Patrzcie mnie jak bomba pierdolnie. Jolo, siema, samo bomba, ty nie skupiona po.s, zrobisz... Właśnie, proszę, jest TikTok, bardzo śmieszny i nie mój. Wojtek Rakowski, 66, to jest mój kolega. Wojtka kojarzycie, jak ktoś śledzi kanał. Szoty z nim tu mają po 250 tysięcy. Od Elu Winiarzy możecie ich kojarzyć. Możecie iść do Wojtka, zobaczyć co on nam robi. Dla mnie śmieszny fujon jest. On ma tak pojebane pomysły, gość. Możecie mu napisać, że pozdro od Isamu, jakbyście tam byli czy coś. Żeby wiedział, że dbam o kolegę, bo o kolegu trzeba dbać. Witam. Jeszcze raz przypominam dla osób, które mają wspierającego, możecie ogarnąć sobie koszulkę z nickiem hashtag wspierający i na dole twój nick. Tak, trof, skurwa, miśl coś to odjebał w ten Detroit zamaniane 2 złote. No, czasami jak się podejmie decyzję impulsywnie, to chuj. Pięknie kurwa pojechali. Poczymy jak bomba pierdolnie. Kaskadarz, z czego lub z kogo jesteś najbardziej zadowolony na RP 3 złote? Z Pici Kelly najbardziej. Z Natana jak będzie grał dzieciaka, bo on świetnie gra dzieciaka. Moje bezdomne są spoko. Laska w urzędzie bardzo dobra jest. W sumie u mechanika ta sekretarka też spoko ogarnia. Iwan mechanik jest dobry. I serwer w końcu działa tak jak ja chciałem. Co to za gościu? No jest ok, serwer RP jest bardzo dobry. Przydodamy tu slotów. Na whiteliście już mamy 1000 osób. Idę kurwa się podrzeć do niego, tak nie będzie. Co ty kurwa koleś, chcesz się napierdalać? Kurę ty chcesz się spać. Ty zapijak, gorszy niż ten. Z bezdomny ja dumny. Oni musieli wziąć to drugie auto. Te drugie auto oni musieli wziąć, żeśmy jeździli. Ja sobie muszę kupić jakieś takie wyjściowe, no już mam takie kurwa ciuszki. Otworzę ci, otworzę. Tu czekaj, ja przytrzymasz? Tak, przytrzymam. Lerys będą się nagrać, nienawidzę tej gry. Co się na wkurwiałem na tym gównie? Poczekaj chwilę, zaraz przejdziesz. Uspokój się. Dobra, A to jest jakiś ty. Kurwie? Oni nie mają za dużo mówić, oni są naprawdę kurwa psy, ich łapią, bo nic nie mówią. To prawidłowo. Lordeta, słuchaj, jak coś to pisze SMS-a, żeś czasami nie dzwonił. Dobra, panowie, jedziemy po auto. A gdzie z auto? Ty jedź po to drugie. A to... No to czekaj, no dobra. Zamki mamy, wszystko mamy, że no, no zamówiłem tego szlifierza, ślusarza, nie? I on tam ogarnął. No ten, no, zamkownik był. Chodźcie, przejdziemy.
Muszę rozchodzić te spodnie, bo tak mi się wrzynają w dupę. No to szef poskacze w nich trochę. Nie, nie, bo ja się boję, że pękną, wiesz, na szwach. Ja na strefę nie grałem. W ogóle czapkę nową kupuję, wydatek roku. Nową? Pomyślcie sobie, żeby kupić sobie jakieś kolorowe stroje wyjściowe, takie wiesz, rewia mody, śmietnik 2020, nie? Że nie, dobrze, że trochę elegancko, ale jednak śmietnik, nie? No to może po prostu pójdziemy z jakiś salon taki, wiesz, w taki bogaty, takie bogate ciuchy i tak dalej i tam w koszu pogrzebiemy trochę. No musicie ze coś ogarnąć, nie? No to podjedziemy, zaś ubierzecie. Dobra. Ja zobaczę, jak to wygląda. Pamiętaj, że musicie wyglądać elegancko, nie? Ale jednak złą. Siadaj z przodu, ja sobie z tyłu siądę. A teraz to już full wypasik, normalnie śpimy sobie. A słyszymy jakieś trzaskania, wychodzimy i zamki tam montują. No tak, bo ja zapomniałem wam zostawić kartkę, że będą. Nie, nic się stało, dramy wypasik. Już teraz nie ukradną telefonu jak ostatnio. O kurwa. Nie przejmuj się nic. Reflektor znajdziesz, kurwa, na każdym złomowisku. I słuchaj, teraz tak, musicie się ubrać elegancko, ale tak nie za bardzo, nie? Czyli, że jednak elegancja, ale jednak zło. No dobra, tak się wytłumaczył, rewia mody 2020 śmietnik mniej więcej. No coś takiego. Czy jesteście w stanie to zrobić? Również nie wiem, dziękuję za dwójkę. No spokojnie. Wow. Kurwa, nie hamuje. I ten, podjedziemy na tego. Na salon ja sobie auto muszę pod spodnie kupić. No jak już keta jest, nie? To sobie jeszcze kupię auto na niedzielę. Dobra, to zajechać pod sklep z ubraniami. No, podjedźcie pod ten. Pod sklep z ubraniami i ubierzemy was, a potem po auto pojedziemy. Tylko pamiętajcie, w tych ciuchach to tylko i wyłącznie jak jest okazja, a normalnie po swojemu. Wiadomo. O kurwa. Będziemy jak bomba pierdolnie. Daniel. Robert. 100 zł. Kurwa, Maciu, przestań. Dziękuję za 100 zł, misiu. Serduszka na czacie. Druga stuwa dzisiaj. Leno paleno, jak to by powiedział, kurwa, pewien Jupiter. I tutaj, tu możesz podjechać. Tu fajne rzeczy mają dzisiaj były. Macie kasę? Tą moją? Tak. Ja to niestety w bankomacie mam, albo jeszcze... No ci da, ze spokojem się dzielcie moją kasą, nie? Dużo macie tej mojej kasy? No, 9000. Dobra, to się ubierzecie, ze spokojem. Dzięki. I co, bo kurwa, jakieś biznesmeny czy coś? No, ale dobry. Proszę panią, dla tych modeli potrzebujemy coś pod krawat, żeby wyglądali elegancko, ale kurwa ze śmietnika. Tak po taniości też. Idźcie tam z tej dolnej półki sobie weźcie. Dobra. A to jest kolejka, to poczekaj. To witam. Tu kolega. Dobry, witam panów. Dobry, tu pan ma do zmiany tą koszulkę, bo jebło widzę na szwie. Tu. Którą koszulkę, tu. Bo nie widzę. Tu jebło i tam jebło. No to... I tu pod pachą pizgło. No, porwana w pizdu. Nie bierz tej. Weź ją tam odłóż od razu. Wybierz szybko, póki nie widzi. No to ja zmienię, zaraz zmienię. Ta wygodna, wygodna. Wygodna jest, ale musisz się zmienić, bo jak na miasto wyjdziesz, to się będą śmiali z ciebie, że ze śmietnika. No kurwa, bo to ona trochę przeżyła budowę, różne rzeczy przeżyła. No ale lepiej wymienić. Tak, ja ją wymienię. Zagadam, czekaj, kurwa, ty se wymienię. Zagadaj ją, szybko wymieni. A jaką chcesz tutaj, jaka myślisz? Pani Małgosiu, pójdzie pani pyska, da. Chodź, coś pokażę. Dawaj szybko. O, pani Małgosiu, a co tam jest na tej półce do góry? Ole, pani małytki. Pani poczeka tylko sekundkę, bo chyba mam wzwód. Dalej panowie, kurwa, bo Małgocha wychodzi już.
Spokojnie, spokojnie się przebierz. Ty to jest w porządku, nie? Co, ten sklep to jest trochę taki... Ty, Małgocha już idzie, bo jej gacie zdjąłem. Średnie są. Zdążył. Jak tutaj wszystko jest porwane. No nie, nie, tu chłopaki ich pilnowali, pani Małgosiu. Ty się, Gosia, nie denerwuj, na policji nie dzwoń, te gacie, bo trzeba tylko poprawić. No jak zmień kurtkę, jak kozak w chuj. Taki jestem, kurwa. Ty nawet nie śmierdzisz. No, kąpałem się dzisiaj, na dachu staliśmy. Lało, nie, się. Się kąpaliśmy. Mydło jakieś znaleźliśmy. Świetnie, świetnie. Ty, ale jak rzeczy zakładacie, to od razu na śmietnik wywalajcie, bo po was to... Ja nie wiem, czy ktoś by chciał z pchiłami założyć. No dobra, teraz ja, mogę już? Tak, zapraszam, zapraszam. Dobra, ale czekaj, co by tu wziąć? No elegancko, no. Ale moda śmietnik, że wiesz, nie było za bogato. Nie polecam pod koszulek, strasznie gumiany materiał. Dokładnie. Stary, oni znajdą, oni ubierają to, co na śmietniku znajdą. Też mi się tak wydaje, wiesz? Dobra, panowie, miło było poznać. Mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy. My idziemy. No a tam bluzkę chyba pan by miał do zmiany, tak mi się wydaje, tu, tą koszulkę. O kurwa. Ta też porwana, rzeczywiście. Jak bomba pierdolnie. Człowieku, co to za sklep? Ta, nie kupujcie tutaj. Wolf, gdzie jest radny, bo ja w sprawie... Radny na czacie! Ty! Szefie, bo w lusterku się nie widzę. No to weź te, a wyjść i załóż inny kolor swetra. Całym sobą w ogóle. Dzięki. Ale ten sweterek bierz, sweterek fajny. Ty, to było fajne, cofnij! Cofnij! Nie to. Nie, jebać sweter! Nie, to takie no dobra, to my pojedziemy do innego sklepu, bo tu kolejka długa się zrobiła. Ty, czekaj, zgubiłeś, kurwa. Orlando. Ile? Dobra. Do widzenia. Do widzenia! Ale tu nie ma takiego. Do widzenia. To było, do widzenia. Ty zgubiłeś! Kurwa, pewnie kupił tamten, co tu przyszedł przed chwilą. Nie kupił mi. Mnie to już się było, nie mam, nie? Ty było, cofnij! To? No i spodnie zmień, a możesz kolor zmienić, czy chuj? Jak się podoba, odpisz. Jakiś inny jest? Tylko... Kurwa, ale ci pryszczy wyjebało na ryju. Równeku, co to za sklep? I ty, no nie jest eleganckie, faktycznie, teraz to mnie doszło. Widziałeś. To weź... To musisz wziąć jakąś marynarę, kurwa, czy coś. Że pod... marynarę. Marynarę? No, czekaj, ktoś mi dzwoni, że... Kolor weź jakiś pstrokaty. Gdzie jest Halo? Bo ja w garażu jestem zamknięty, pomocy. Jak, kurwa, zamknięty w garażu jesteś? Dałem se kanapie, budzę się, ja tu, kurwa, zamknięty. Słuchaj, zrób se kanapkę z serem, chleb położyli ci na tym. Na jak to się nazywa? Na typufie? A sera nie ma, to se spod napleta, kurwa, nałóż. Ja przyjedziemy po ciebie, jak się ubierzemy elegancko. Nie. No elo. Ty, współlokator was dzwonił. A bo my mu klucze nie zostawiliśmy. No, ej, ale ta jest, kurwa, elegancka, a inny kolor nie jest? Czekaj. Coś tu się znajdzie, że czarna. Nie czarna, ty możesz wyglądać jak pan prezes. Chodźmy jak bomba pierdolnie. To najlepiej jakaś żółta. Rower, przepraszam. Już nie będę 20 zł. Dziękuję za dwie dyszki. Dziękuję mi się za dwie dyszki. I... Załóż do tego jakąś brudną koszulkę. Trzeba mieć prawko na motor, faktycznie, kurwa mać, muszę prawko zrobić, ale lol. A ja tak pizgam na jednym laczku. Siemano, za kurwa, jaki ten motor kupię. Wyjebany, nie? Co to kurwa za debil jest? Kurwa, nie pojebało, w płot mi przypierdoliłeś? O, mucha mi wpadła. Mucha, kurwa, zaraz, że ci pieśnie wpadła. O Jezu. Co, kurwa, o Jezu? Dzwonię, kurwa, na
Szeryfostwo niech cię kurwa zwiną. Ty gangsterze, ty dawco cholerny. O, ale mnie noga boli. Zobaczymy. Karetkę też ci wezmę, kurwa. Poznaj kudę tę moją ludzką stronę. Ja zapłacę za ten płac. Ja bardzo przepraszam, no nie wiem, mucha mi jakaś wyciała pod kask. Jak się żem wystraszył, to... Ja pierdolę. Po płotu wyrwać. No a jakby wiercigiera chodził, jakbyś go jebnął, to co? Człowieka byś miał na sumieniu. To nie wiem, co by było wtedy. No co by było wtedy? 25 byś kurwa dostał. Ile za ten płot oddać? Idę kurwa policzyć, ile kontygnacji wyrywałeś w pizdu. Raz, dwa, trzy. Cztery. Kurwa, sześć. Ty gościu, zagnij pizdę kurwa na tym radiu, czy co ty kurwa tam pierdolisz? Sześć kontygnacji wyrwałeś w pizdu w chuj. Co gościu? To ile za to będzie? Nie wiem, masz ubezpieczenie? Nie mam. Nie no, ja medykiem jestem, to... No to kurwa se wylisz kolano jak pies. Chodźcie mi jak bomba pierdolnie. Nie no, lizać nie będę, bo się jakieś zakażenie jeszcze da. Nie wiem, co ty w ryju miałeś. Kto mi tu dzwoni, kurwa? Ola, dyszka. No, elo. Mam do ciebie sprawę. Goty. 5 zastrzyków. Ale czekaj, bo miałem zdarzenie, chuj mi w płot wyjebał w chacie, wiesz? A masz numer do bezdomnych? Słowo cię słyszę. W porządku? Masz numer do bezdomnych? Nie mam, bo mi nie dawali, wiesz? Okay. Jedź do nich na śmietnik. No tu pan chyba wezwał. No to... Gdzie tam, gdzie zawsze? Tak, kończę, bo przyjechała policja. No, siema. No, wiem. Zgłosił pan do medyków, panie Pet? No zgłosiłem. Kurwa, wyjebał mi w płot, widzi pan? A, sam już w medyce. A, to pana posiadłeś tutaj jest? No, ja tu sobie mieszkam z kumplami. Wynajmujemy chatę i... Chuj w płot wyjebał, 6 kontygnacji wyrwał w pizdu. Jedną pogiął, kolanem, kurwa, to zobacz, jakiś ślad hamowania kolanem, widzisz? Widzę. Co pana, się stało? A to, pan kontrolował motor, czy co? Mucha mi pod kask padła i żem skręcił, bo żem się przestraszył. Jezus Maria John, Przecież ty miałeś skuter, jakim cudem ty masz teraz ścigacza? Bo mi zabrali. Tak, słucham. Chce pan jakąś skargę na tego pana wkładać, czy coś? Jak zapłaci za płot, to nie. A ile bym chciał za ten płot? Co ci się stało? 6 tysięcy. Mucha mi wpadła pod kaski, że się wystraszyłem i skręciłem. Nie pytam się, co się stało, proszę pana, po drodze. Tylko mogę chwilę się wtrącić, panie medyku? Ależ proszę. Panie tutaj szanowny, co pan w płot przy Maciuku? No. Bo pan Pet mówi, że jak dam pan 6 tysięcy, to nie będzie składał skargi. To nie wiem, to się dogadacie. A na chillku normalnie. A, no to fantastycznie. Słyszy pan, panie Pitbull? Słyszę, ale ja jakoś mu nie wierzę. Niech pan będzie do przekazania. No to pan może tego, z medykami może pan jechać. No to nie masz przy sobie, gościu, kasy? W banku mam przy sobie, nie mam. Konfiskuję ten motor. A to nie mój. Jaki kurwa ciężki. Konfiskuję, przyjedziesz. Panie władzo, czy mogę skonfiskować ten motor? Tak. Ale to nie jest mój motor. No nieważne, przyjedziesz, to dostaniesz. Ja go nie potrzebuję. Jednak chciałem złożyć skargę. Na pewno chce pan? Chcę złożyć skargę. No i wiecie, co pan narobił? No, nie moja wina. Da pan Pitbullowi swój numer telefonu i się dogadacie. Nie, bo będzie mi wydzwaniał gościu jakiś dziwny. Nie będzie. Dobra, biorę ten motor z motor. Umowę spiszemy tylko.
krótko. Skoczy pan ze mną do banku, to ja dam tą kasę za tego pana. Nie, nie, nie! Ja w sądzie z nim sobie to załatwię. A, no dobra. Niech pan tylko zapisze zgłoszenie, że chce się z nim sądzić, bo tu kolegę mi prawie naruszył, on cały czas... On, o, widzi pan? On ma tiki nerwowe. A wie pan, że to nie takie hop-siop, nie? Ale co? No to sprawa sądowa, to pan musi do pana Picikeli iść. No oczywiście, że wszystko złożymy, cały papier. No, jak on jest jakimś piratem drogowym? Dobra, to ja skoczę po jego dowód, dam panu dowód i pan tam zniesie skargę do tego. Dobrze. Czy tutaj pan potrzebuje jakiejś opieki medycznej? Nie, tylko potrzebuję jakiegoś fachowca, żeby mi płot postawił. O kurde, pan to ja się na tym nie znam. Dobra. To się tam dogadać z tym pitbullem, bo on tam mówi, że jakieś skargi do sądu chce składać. Nie no, do sądu to nie. Panie pitbull. Czekaj, tylko kask zdejmę, bo tu mam techno gościu taki napierdala bas w tym kasku. No. John Navarro się nazywa, to się dogadajcie już. Ty, narwany, słuchaj, dawaj siano i nie pierdol no. Rozjebałeś płot, robiłeś fikołka. Gdybym nie zadzwonił po medyków, coś tam zgnił. No tak, no dziękuję panu bardzo. To nie wiem, jakoś... Bo ja przy sobie nie mam pieniędzy. Mam $500 tylko. Wpłacisz na fundusz dla bezdomnych. Dobra. I wyjdź mi z posesji, bo ci chłopaki zaraz przegonią. Nie? Lordeta? Dobra. A motor jest mój już. Dobra. To motor pana. To gdzie mam to wpłacić? I na fundusz w urzędzie dla bezdomnych. Dobra, to wpłacę. Jak chcesz, to pan będzie mógł się tam podpytać. Oczywiście, że się zapytam. Ja znam radnych, proszę pana. No dobra. I niech mi pan kaktusów nie depta, bo to kurwa sadziłem niedawno. A, dobra, przepraszam. Dobra, to ja idę. Do widzenia. To, o, to są moi bezdomni, mogą pana odwieźć. Jak pan wpłaci, to może pan im od razu wpłacić. A, dobra. No słuchajcie, to... bezdomni, ten pan mi płot rozpierdolił. Weźcie je... Ty jesteś, co tu robisz? Weźcie, jedźcie z nim po ten. O kurwa, się wypierdolił. Słuchaj, jedźcie z nim do banku, 6 tysięcy niech da, a jeden bezdomny zostaje ze mną, bo mam złom. No, ja zostaję, bo jeszcze mam do ciebie kasę. Dobra, i ten... A czekaj, auto jest otworzę. A, i trochę puszek Wagosowi daliśmy. Świetnie. Tu masz ten motor i... Trzeba go popchnąć. Czekaj, ci go wyprowadzę. Nie podchodź do tego. Nie podchodź do tego. No odejdź, ale gdzie zjedz? No. Ale nie podchodź, odejdź. Kurwa, zacinasz ten zamek. Teraz będzie działać. Fujany ci. No co ty pierdolisz? Otwórz tę bramę. No, ja to zrobię. Weź otwórz, ja tylko wyprowadzę za bramę, wiesz? Przyczynę. No masz. Józek, wsiadaj, a nie. To trzymaj się. Dobra, to ja jadę. Dobra. No i czemu pan... Kurwa, że się odjebał, dobra. No jechałem. Dobra, trzymaj i ten, na meliny, nie? Dobra. I pchaj! Nie no. Działa, zjebał się w chuj, no po wypadkowy to jest, to trzeba zezłomować. No tak, ale liczyłem, że z górki to coś pojedzie. To widzimy się później, szefie. No, elo. Czekajcie chwilę. To jest kurwa. A właśnie, ciekawe, czy oni mi to dodali do garażu, czy nie? Nie zdali, czyli mam. Czy prawo jazdy, kurwa, na to zrobić? Prawo jazdy na motorek. Dobra, lecimy.
Trzeba zrobić, nie? Medy, jak się rozpierdolił. Tak, jadę. Na motor się zdaje tak samo jak na ten? Jak na auto? Czy jak się zdaje? Tylko by trzeba mu ekipę zebrać i jakiś napad pierwszy zrobić. Są ciekawe napady. Tak samo. O kurde, co się zmieni. No się ma. No. Pamiętasz mnie? Czarny motor, czarny strój. Czarny motor, czarny... No. Prezent dostałeś. No. Słuchaj, jutro w godzinach wieczornych się musimy spotkać. Pokażę ci mniej więcej taki plan wstępny, dobra? Dobra, też motor chcę kupiłem, wiesz? Okej, dobra, no to będziesz z nami jeździł w ekipie najwyżej. No, ale mam kask policyjny, tylko wiesz, udaję takiego, nie tajniaka. Kup taki strój czy coś po prostu, kurwa, nie wygląda jak pies, bo to wstyd. No to dobra, to se kupię. Dobra? No, będziesz jechał na motorze i wyglądał, byś dupą szczekał, kurwa. Nie, to se zmienię. Dobra, to kończę, no. Elo. No, jutro się słyszymy, siema. Jebać ten kask. I cyk, mój brzowy kask. Mój brzowy. Ja nie muszę zdawać prawka, znaczy jak nie jeżdżę. Nie ukradli, to koło śmietnika postawię. A pewnie będę miał dodane do tego. Ciekawe, że zniknie. Znaczy, wiesz co? Możesz mi... O, dzień dobry. Znowu się spotykamy. Pan Kamikadze stwierdził, że trzeba prawo jazdy na motor zrobić? No, na motor by się przydało, a tak a propos to... Dobra. Tak, nie pojechałem do tego urzędu. Oj! Bo jakby... Pana koledzy zabrali te pieniądze i pojechali. Ale okej, to spoko. Kwestia jest taka. Jeśli kierowca pojazdu znajduje się na skrzyżowaniu, pomagaj się tam na odcinku. Zapraszam na kanał Zboczona Nikola. Patrz to. Rozbieram się tam na filmiku. Zapraszam na kanał Zboczona Nikola. Rozbieram się tam na odcinku. 2 złote. Jak jest? Na samochód mam. Motoru nie ukradli, byli w kurwie. Czerwony. Cześć. Na czerwonym jest stanę. Zatrzymaj się! Stop! Znów ta Nikola, nie? Dupy nie pokaże, a dwójkę wysyła cały czas. Cię zastanawiam, kogo tu z ekipy namiotać jakiegoś. Bo bezdomni to muszą być moje centrum dystrybucji narkotyków plus to, co oni co tam żyją, nie? Ale ekipę to mam problem. Muszę na siłownię więcej posiedzieć. Muszę w ogóle iść na siłownię. Przypomnijcie mi, że muszę iść na siłownię po zdaniu prawka.
muszę zrobić 4 ćwiczenia. Jak tam się czujesz? Głodny jestem strasznie. Strasznie głodny jestem. No będą łysi, będą. Ale spokojnie, dajcie mi chwilę, to serwer ma tydzień dopiero. Jeszcze są sprawdzane whitelisty, zaraz może będą ludzie, którzy będą się do tego nadawali. Dzisiaj nie kupię auta, dzisiaj kupię Enduro Motor. Robię prawko na motor, będą musiał kupić też dostawczy jakiś duży. A to już pod misję pewnie. Znaczy ile siana na tych sterydach, nie? Nie, na Xboxa nie ma. Kurde, jak mi wieje w ryj. Dziadek nie pasuje do ekipy. On może być taką ekipą z boku. Tu nie założysz pasów na tym cholerstwie. Nie w realu, tu w grze mam enduro. Na playu też nie, tylko na PC-cie można grać, bo tu jest fajne. Tak, kupiłem enduro i pewnie mi dołożą do tego, do garażu. Jak dziadzia z permem wyleciał? Oszalałeś? Nie grał teraz parę dni, wiesz? Cześć, normalnie pisał na tym. Na czacie. Jezus, ile to jest jeżdżenia. Ale psy walą mandatami. Ja pierdolę. Enduro zaraz pokażę, czekaj, zdam prawku. Mam nadzieję, że mi go nie ukradli. Macie lajka, wstawili suba. Mi się wydaje, że kwestia miesiąca i będę miał już taką dobrą ekipę. Co mówicie? Jest, kondycja idzie do góry. Kondycja. Nie jestem pewien, czy siła ciosu też, ale kondycja na pewno. Mówię, że skuter leciał 8 dych. To chyba 80 już by musiała być. Ale jestem ciekawy, mówię, tak w przeciągu miesiąca się uda. No, dycha będzie gangusz, no, na razie mam tych bezdomnych. Oni bardzo zajebiście, że oni się tu w ogóle pojawili. Fajne RP robią. Niech się bawią chłopaki, bo wiesz, oni mogą robić wszystko. Oni mogą okradać ludzi, mogą sępić od ludzi. Do urzędów mogą chodzić. Oni po pewnym czasie będą mogli normalnie... Chodźcie mi jak bomba pierdolnie. Pisicela, pozdrawiam z gorączką, ojciec 10. O chuj, ja mam nadzieję, że mnie zaraziłeś, jak tu byłeś ostatnio, ty Menelu. Ty, ja wiem, ty najebałeś się i chory byś cię przewiało, ale dziękuję za dysię. A dzisiaj ten mały skurczybyk się odpala? Pisicela? Ja bym na miejscu tego, Jacoba, nową postać tu zajebał. Był Jacob na nowej postaci, jakiegoś gangstera niech gra. Patrz, prawko jak robię, żeby ino na motor mieć. O, widzę, że impreza jest u pana Hansa Klossa. Moje menele już pewnie jadą. Serwer 16+. Oglądałem mecz ostatnio Pewera, kurde przegrali. Nie wiem dlaczego. Taki unlock. Ale oglądam czasami. Oglądam. Ja lubię Pewera. Jest chujem, ale go kocham. I cyk, zdane. Siłownia, zaraz lecimy na siłownię. A miałem parę skuterów, miałem TGB, 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 Piaggio. Miałem.
Bocie mnie jak bomba pierdolnie. Sięciuniu. No. Ej, no. 2 złote. Gdzie no nie ma takiej kasy, muszę zatankować gościu. Ma pan może numer do tego? Do jakiegoś urzędnika? Do widzenia. Sięciuniu. Do jakiegoś urzędnika. Miałbyś może z... Nowy bezdomny, kurwa, na mieście. Będą się kłócić o zło. Siedzą gangi bezdomni. Kurwa, to jest mój dom! Nie, to jest mój! Na siłownię. Moi by go wywieźli i zezłomowali. Ale u moich bezdomnych lepsze jest to, że oni są na rowerach. Że okej, mają te auta i też się nimi poruszają, bo to też muszą się delikatnie rozwijać. Nie wiem, czy zamierzam, wiesz, jakbym z kimś mógł to robić, może z Esiem. Z nim się fajnie nagrywa. Chopacz, kto przyjechał. Wie. Do? Szef. Czekaj, zdejmę to z gówno zełba. No? Zdej do niego, chcę kupować. Jak gdzie? Kurwa, no nie. Jeśli wkurwiłem jakiś menel, to chodzi. Jeszcze inny od nas. No, widziałem. Będziecie się kłócić o złom. Ja już dzisiaj to przewidziałem. Już mamy tego tulipanka, to wiesz, co pan będzie. Króciutko. Ze spokojem. Jak nie idzie sprzedać, to się pokręcić, posępić. O, idę do... Panie, delikwencie, delikwencie. By pan być szczerze. Nie, panie, taki będzie pan wielki jak ten pan, będę to dopiero zaczynał. Nie mogę panu dać protip jeden, niech chodź pan. Po pierwsze, jest pan z policji? Po pierwsze, jest pan z policji? Siema! Kurwa, zajebał. Co to jest za debil, kurwa? Ty gościu jesteś jakiś pierdalnięty czy co? Pojebało cię? Ty kurwa myślisz, że ja nie widzę jak jeździsz jak debil? Ja? No kurwa nie ja kurwa. Tam zatrzymałem się na czerwonym, poczekałem chwilę i przyjechałem. No i kurwa kto ci tak auto rozjebał? No bo kurwa sobie jadę sobie. Jak przyjechał we mnie gościu, ja mówię do niego, stój chłopie, stój, wysiadaj z tego auta. Dobra, nie pierdziel tam gościu. On mi pokazuje przez okno i mówi, spierdalaj. Pakuj się w to auto i wypierdalaj, żebym nie miał nieprzyjemności przez ciebie. Pan taki chudy. Nie będziesz kurwa jeździł mi rozjebanymi, kradzionymi autami po mojej siłowni. Mordo w czarnym, jesteś z policji? Gdzie z policji? Weź go olej. Nie, dobra, to nie. Przyjechał autem rozjebanym, wchodzi na siłownię. Zobacz kurwa jakiego tam on tę pozycję wytwarza. Odprowadźcie pana do drzwi. Tam jest kurwa wyjazd. Kurwa wyjazd jest tam. Szybko. Co to kurwa było przed chwilą?